będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najpierw słowo o moim parafianie. Kochani, pewnie niektórzy zwiedzili, że to tak wszystko to wygląda, jak wygląda w tej chwili. Goście, którzy dzisiaj do nas dotarli, jechali do nas ponad 300 km. Wjechali dzisiaj na drodze, kiedy poważną obawę samochodu i dotarli dosłownie teraz. Nie zdążyli nawet wejść na to ostro, żeby umyć ręce. Kobiety nie zdążyły się przerwać w swojej kreacji. Po prostu pokazuje, jak ta rzeczywistość dzisiejszego dnia tak wygląda. Walczą od samego rana na drodze, na trasie, na rowerze, żeby się czekać, żeby tutaj dzisiaj być. Są dążeni ustawić, nie zdążyli się udać tego, jak chcieli, żeby to, co mają na tym przekazać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Sebastian, to jest moja żona Agnieszka, nasza solistka Judyta, która z pewną przerwą, ale już od 2003 roku, czyli 14 lat w zespole śpiewa. Tak jak ksiądz proboszcz powiedział, mieliśmy trudności, dojechał naszym autem w nawecie 150 km, ale ksiądz proboszcz tak to zorganizował wszystko, że zdążyliśmy przeładować. Parafianie pomogli dowieść przed jesteśmy i dzięki Panu Bogu odmówiliśmy ruszanie po drodze, żebyśmy mogli tu toczyć, bo była już taka opcja, żeby wracać do domu z tym zepsutym autem, które nie nadawało się do jazdy. Opatrzność Boża czuwa za stronnicę Matki Bożej w modlitwie. Znowu po raz kolejny przypytaliśmy się o siłę modlitwy, jaką różaniec jest potężna siła przeciwko złemu. Będziemy się starali dzisiaj dla Was zagrać te najlepsze nasze piosenki autorskie, które już od 17 lat, to tyle lat już istniejemy, gramy w różnych miejscach Polski, jesteśmy zespołem ewangelizacyjnym, więc przede wszystkim powinniśmy dbać o to, żebyśmy my, jako członkowie tego zespołu, żyli w zgodzie z Ewangelią i ten zespół mobilizuje nas do tego, żebyśmy byli autentyczni, żeby to, co głosimy piosenkami, również potwierdzało się w naszym życiu. Jest to trudne, jest to bardzo trudne, ale to mobilizuje. Zagramy się dla Was kilka naszych piosenek, niektóre nowe, niektóre starsze. Mamy nadzieję, że będzie Wam się podobało. Tak, ksiądz proboszcz powiedział wszystko na chwałę Boga, dziękując Mu za talenty, za czas, który przeznaczamy dla swojego życia duchowego, dla swojej duszy. Nigdy go nie jest za dużo, bo dbamy bardzo o te zewnętrzne, tą zewnętrzną stronę. Ładnie wyglądamy, ładnie się ubieramy, ale właśnie w pierwszej piosence, którą za chwilę zagramy, pod tytułem Sanktuarium Twoje, nosi taki tytuł. Śpiewamy o tym, że również jest potrzeba duchowa człowieka, która przenosi się nie tylko na ten świat, ale także na wieczność. Warto zadbać o swoją duszę, po to tu właśnie jesteśmy, po to wy jesteście, po to jest ten koncert. Dzięki Bogu jesteśmy tutaj dla Was.
i zaczynał waszą piosenką pod tytułem Sanktuarium Twoje. Taką lawinę dobra tu i teraz. Wystarczy bardzo mało gestów. Pod
Oddajmy rękę sąsiadowi z prawej strony, z lewej strony. Możemy się obrócić, jeżeli ktoś dalej od nas siedzi. Uśmiechnąć się, powiedzieć sobie, jak się nazywamy, jak mamy na imię. I to jest od razu taka mała lawina dobra. Tu i teraz. To 3, 4. Ścieżkach. Śmielej, wiedzie mnie.
To jest cały refren, melodia jest bardzo prosta, spróbujmy. Wypas. Piosenka tytułowa z naszej płyty Obrońca. Na tej właśnie płycie śpiewają Judyta właśnie. Płyta ukazała się dosyć dawno, bo w 2008 roku, więc niecałe 10 lat temu. Piosenka opowiada o tym, że jeśli nawet uważamy, że nie jesteśmy godni Bożej miłości, że tyle razy nam nie wyszło, tyle razy żeśmy upadali i słyszymy taki potrzeb szatana, że a daj sobie spokój. To nie dla Ciebie, to po co się tak będziesz wysilał, inni sobie żyją bez Pana Boga, jest im łatwiej, jest im wygodniej i jest to prawda. Tylko jedna różnica, że tylko tu na ziemi. Cóż to jest, te 70-80 lat, życzę Wam i 100, ale w porównaniu z wiecznością, to się nie da nawet porównać. Więc najwięksi święci, ojcowie Kościoła i wszyscy, którzy zostali uznani przez Chrystusa Świętych, uczą jednego. Uczą, że nie warto tutaj na tym świecie szukać skarbów, sławy, władzy, tego wszystkiego, co pragnie świat. To jest duch tego świata. Natomiast my jesteśmy czyli? Jesteśmy Ducha Bożego. Nie zapominajmy o tym, że mamy obrońcę. Mamy obrońcę również przed nami samymi, przed tym podszedłem złego, że jesteśmy do niczego, że tyle razy nam nie wyszło, daj sobie spokój, tyle razy upadałeś, jesteś nikim. Czasami też takie słowa gdzieś tam w naszej głowie są. Jesteśmy niekochani, czujemy się niepotrzebni. Każde nasze życie, gdybyśmy byli niepotrzebni, to by nas po prostu nie było. Zanim nasi rodzice podjęli decyzję o tym, że przekażą Tobie życie, to On już Cię kochał. Już Ciebie chciał. I to jest tak na pocieszenie tym, którzy w szarości życia wykonują swoje obowiązki codzienne. To jest właśnie droga do nieba. Nie trzeba być na billboardach, nie trzeba być na pierwszej stronie gazet, nie trzeba być w programach telewizyjnych, tak zwanym celebrytom, żeby być sławnym u Pana Boga.
Zauważcie, że w Piśmie Świętym nigdzie się nie pojawia słowo sukces. Sukces. Sukces się nie pojawia ani razu w Piśmie Świętym. A sukcesem można tak powiedzieć, takim w cudzysłowie oczywiście, jest to, jest życie blisko Pana Boga i to, że On jest naszym obrońcą. O tym jest właśnie ta piosenka, tak na pocieszenie wszystkim, którzy przeżywają może jakiś dramat, jakiś trudny moment w życiu. Co tam będzie przecież za ciasne, prawda, śmieszne. Właśnie tak jest
z wiarą, tak jest z ludźmi, którzy wiedzą o Panu Bogu, gdzieś tam zostawili z tyłu, bo uczyli się języków obcych, chodzili na wszystkie możliwe zajęcia, natomiast o sprawy wiary mało pytali albo wcale. No i potem widzimy, jak ludzie dyskutują o Panu Bogu, nie mając o tym w ogóle pojęcia. Dlatego niech ta piosenka zachęci nas do zadawania pytań. Jak to jest? Co to wszystko znaczy? Nie bójmy się, nie wstydźmy się pytać u źródła, u księdza, nawet na kolędzie, na odwiedzinach duszpasterskich. Oni się ucieszą. Duszpasterze są dla was, są właśnie po to, żeby to nasze życie duchowe, żebyśmy wzrastali, tak? Jak to jest, co to wszystko znaczy? Na flecie poprzecznym Agnieszka. Tego zewnętrznego, który nas ciągnie do zła,
to śmierć, tak umrze nasze ciało, które jest śmiertelne, ulegnie rozpadowi, można powiedzieć dosłownie zgnije. I człowiek, który żyje tylko tym światem, takim jest zjadaczem, no to razem z tym swoim ciałem po prostu będzie się gdzieś tam rozkładał. A człowiek duchowy, który oprócz tego, że jest tym cielem uwięziony, jak to mówi święty Paweł też, ciągle musi pracować nad tym, żeby przyobec się Chrystusa, a zrzucić tego człowieka, który ciągnie to zła. Właśnie to jest ten stary człowiek, który musi paść. Który musi paść, ponieważ on zawsze będzie nas ciągnął w drugą stronę, w lekko, łatwo, przyjemno, tak jak się zawsze zaczyna grzech. Przyjemnie, lekko, a kończy się tragicznie. Z dobrem jest odwrotnie. Wydaje się trudne, wydaje się ciężkie, nie do zdobycia szczyt, a jak już pomału kroczkami wejdziemy, to już jest pięknie. Już jest pięknie na długo, a może i nawet na wieki. Więc o tym jest właśnie piosenka niebieska. O tym, że nikt jeszcze nie żałował, że wybrał tą trudniejszą drogę, podeszedł na szczyt. Czy ktoś wam powiedział, że żałował, że wybrał Pana Boga? Czy nasz papież święty Jan Paweł II pod koniec życia powiedział, żałuję tego, co zrobiłem, to była błędna droga, wręcz przeciwnie. Pięknie pokazał, jak żyć, jak odchodzić, jak się starzeć, jak pracować do końca. Bierzmy przykład z niego, to jest nasz współczesny święty, z tym nie jeden z nas się nawet zetknął. Agnieszka ma to szczęście, że osobiście poznała, niestety tylko gdzieś tak na odległość, ale właśnie to jest człowiek, który całe życie pracował nad tym, żeby ten wewnętrzny człowiek brał górę. I dlatego też jest ogłoszony świętym. Każdy z nas może być świętym, może nie ogłoszonym, ale cieszyć się z Chrystusem radością nieba. Niebieska. Thank you.
Teraz piosenka bardzo szczególna dla mnie i dla Agnieszki, to jest od razu to nie nasza piosenka, jedyna nie nasza, jak zagramy, tak zwany cover, napisany przez Joachima Mentzta, pianisty i kompozytora zespołu New Life M. To tam, gdzie śpiewa Natalia Niemiec, córka Czesława, którego na pewno starsi pamiętają. Piosenka, która była wykonana na naszym weselu. Można zobaczyć w internecie, jest taki teledysk do tej piosenki nagrany ze mną i z Agnieszką, gdzie jest fragment naszego filmu, który miał miejsce 5 lat temu. Tak, 5 lat. Niedawno. I żeby przypomnieć sobie tę chwilę, żeby też powiedzieć parę słów na temat, ta piosenka opowiada tak o naszym narzeczeństwie, można powiedzieć o tym, jak nie było łatwo. Agnieszka mieszka w Warszawie, ja mieszkam do tej pory tam, gdzie mieszkamy, na Górnym Śląsku, 350 km, odwiedzaliśmy się. Postanowiliśmy sobie tak, ja jestem przykornym człowiekiem z natury i postanowiłem odwrotnie zrobić niż teraz, jak mówi się, tak się teraz mieszka, nie wiem, na próbę i tak dalej. Powiedziałem, Panie Boże, zbyt dużo mam lat, zbyt dużo przeszedłem w życiu, w związków i relacji, w których nie było Pana Boga, ale w których Pan był na 50%, w niektórych był nawet na 79%, ale nie było na 100%. I powiedziałem sobie tak, albo zostanę tak zwanym cyklem, albo zaryzykuję wraz z ostatnim. Wtedy poznałem Agnieszkę, oczywiście się nie planowaliśmy, od razu ślubu i tak dalej, znaliśmy już jakiś czas. Ja byłem bardzo, tak powiem, ostrożny w tym, bo tyle razy się sparzyłem, to czułem się z tej bardzo, nawet za bardzo ostrożny, ale powierzyliśmy to Panu Bogu bez jakiejś liczności, bez ciśnienia takiego, że musimy coś tam i tak dalej. Pochodziliśmy sobie do kościoła, modliliśmy się razem, nie mieszkaliśmy przed ślubem, nie współżyliśmy przed ślubem. Udało się dzięki Bogu i powiem Wam, że kurczę, naprawdę warto. Gdybym ja to wiedział 20 lat wcześniej, że tak rzeczywiście jest lepiej, jak radzi Kościół, jak proponuje Pan Bóg, to bym nie tracił tych lat życia na relacje, które no, nie miały sensu. Ludzie sobie nieraz świadczą usługi nawzajem i są ze sobą dla jakiegoś interesu, bo tak wygodniej, bo nie chcę być sam, bo ty mi wybierzesz, ja ci dam pieniądze, ty się ze mną prześpisz, ja ci kupię samochód, będziemy wychowywać dzieci, wybudujemy dom, a potem po kilkudziesięciu latach już to są dla siebie obcy ludzie, bo zawsze ich coś łączyło. Potem już wymieniają nam nowszy model, nawet już młodszy, bo tak to niestety jest. Oglądacie seriale telewizyjne, to się nawet promuje. I taka prośba do Was, jeśli jesteście rodzicami, jeśli kochacie swoje dzieci, jesteście dla nich prawdziwego dobra, to nie pozwalajcie na takie rzeczy, żeby żyć na próbę, bo to szkoda jest życia. Jeśli Pan Bóg nie pobłogosławi, to się rozpadnie, nawet po kilkudziesięciu latach. My sobie daliśmy wygrawerować Jezu, ufam Tobie na obrączkach. To jest, Pan Jezus jest gwarancją naszego małżeństwa, że to On nam obiecał, że to byśmy Jemu sobie przed Nim ślubowali. I jeśli się nawet pokłócimy, a bywa, mamy taki obraz Jezusa Miłosiernego, duży, który nieśliśmy do ołtarza w czasie mszy ślubnej, chcieliśmy go poświęcić. I tam klękamy, chociaż burzliwe jest nieraz życie, to szczególnie moja żona właśnie namawia, żeby się pomodlić razem, nawet jeśli jesteśmy bardzo, bardzo pokłóceni. Ciężko jest się klękać do modlitwy bez przebaczenia sobie nawzajem, ale to pomaga przeżyć trudne chwile, bo nie polegamy na własnej sile, na atrakcyjności, na pieniądzach, na wszystkim, co tam kiedyś zabraknie, bo piękno mija, pieniądze się skończą i co będzie? No właśnie, będzie tylko to, co jest najważniejsze. Jeśli Pan jest miłość Boża, to małżeństwo przetrwa. To tylko tyle, może aż tyle, ale no, prosimy Was o to, żebyście dla dobra Waszych dzieci uczyli ich tego, co Boże, co piękne, co prawdziwe, co ma szansę uczynić ich szczęśliwymi. Thank you.
Kwestia obsługi to kolejny ciekawy tytuł, a chodzi o nic innego jak dekalog, czyli 10 Bożych przykazań. Tak jak producent każdego sprzętu daje instrukcję obsługi do urządzenia, żeby się nie zepsuło, żeby nam długo służyło, żebyśmy wszystkie jego funkcje mogli wykorzystać. Tak samo Pan Bóg wyposażył człowieka, jak to czytamy w Starym Testamencie, w prawo, które jest wyryte w naszym sercu, bo czy ktoś jest wierzący, czy nie, czy ktoś jest Indianinem, Eskimosem, Hindusem, to wie, że nie można zabijać, nie należy kraść, kłamać i tak dalej, bo to jest wypisane w sercu człowieka. No tak mówię, prawo naturalne, jak to nazywają, tak? Więc to jest to prawo Boże, wypisane w sercu każdego człowieka. I znamy je w formie dekalogu, czyli 10 przykazań Bożych. One nie są trudne, ale niektórzy uważają, że to odbiera całą radość życia. Bo to są takie zakazy, tego nie wolno, tamtego nie rób, a przecież to jest najfajniejsze, nie? Tego lepiej nie. Tutaj czci ojca, nie cudzołóż, którzy też mają problem, nie pożądaj, nie tylko tam żony, ale jak zazdrościmy komuś, bo ma lepszy samochód, więcej zarabia, już taka zbawi się w nas, też jest grzech. Więc to jest po to, żebyśmy się w życiu nie zagubili, tak jak rodzic daje dziecku rady małemu. Nie wychodź na dwór bez czapki zimą, bo się przesiębisz. Albo nie dotykaj pieca, bo się sparzysz. Przecież dajemy te polecenia i ostrzeżenia z miłości, żeby dziecko się nie zrobiło sobie krzywdy. Pan Bóg, nasz Ojciec, dał również te przekazania, tak dzieciom tłumaczyć. Wybaczcie, że to brzmi tak troszkę infantylnie, ale tak to tłumaczy dzieciom też na razie, zdając się różne rady, daje im z miłości. Tak samo Pan Bóg daje nam te 10 przykazań, bo zna nas, ponieważ nas stworzył i zna nas lepiej, niż my znamy z siebie. A dowód tego jest na to, że sobie pójdziemy własną drogą, to nam się wydaje, że jesteśmy mądrzejsi od Pana Boga, to gdzieś się zawsze to życie nam posypie. Potem mamy pretensje do wszystkich, do Pana Boga, tylko nie do siebie, do swojej woli, decyzji. On szanuje naszą wolność. Ale te 10 przykazań zawarliśmy w takiej piosence, jest taki humorystyczny teledysk sprzed wielu lat. Można na naszym kanale na YouTube testimonium.pl zobaczyć. Przy okazji zapraszamy Was na stronę testimonium.pl do obejrzenia tych teledysków. Jest to chyba na głównej stronie. Posłuchajcie tej piosenki o zazdrosnym Panu Bogu, który zrobi wszystko, żebyśmy byli z Nim szczęśliwi w niebie. Instrukcja obsługi. Zapraszamy też do wspólnego śpiewu, do klaskania. Yeah.
Powiem tylko tyle. J3:16. Teraz piosenka troszkę wolniejsza, piosenka Dekalog 10, która ma takie przesłanie miłości, szansę dziś daje. Tak się to może wydawać dziwne, ale powinniśmy się dać pokochać Pana Boga, ponieważ Pan szanuje naszą wolność i zrobił te 99 kroków do Ciebie. Na siebie w Eucharystii możesz mu codziennie przyjść, możesz zaczerpnąć te siły, doładować serce, tak jak ładujemy telefony, aparaty, tablety, laptopy i różne urządzenia. Tak nasze serce, również nasza dusza potrzebuje pokarmu i codziennie tutaj Pan Jezus z tymi wszystkimi łaskami, które chcecie obdarzyć, czeka. Warto o tym sobie pamiętać, że jak potrzebujesz tego doładowania, objawia się o tym, że czasami trudno nam być dobrym, po prostu. Za mało dobra wokół nas, w nas przede wszystkim za mało dobra, wtedy trzeba się podładować. Trzeba zrzucić tego człowieka pełnego grzechów, wad i różnych przywar i powiedzieć po raz setny w konfesjonale: żałuję, Pan Jezus Ci przebaczy 77 razy w ciągu dnia, jeśli przyjdziesz i żałujesz za to. I napełni Cię tym powerem duchowym i będzie Ci łatwiej być dobrym. I dlatego korzystajmy z tego. Miłość i szansę Ci daj, to jest również taka piosenka o tym, że nie będziemy mieć w życiu wszystkiego do tego, o czym marzymy, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby zawsze nasza droga, naszego życia, śpiewaliśmy w piosence Wypas, wiodła tą ścieżką, jak śpiewaliśmy w piosence Niebieska, w górę, na szczyt, tam gdzie czeka na nas wypas, wieczne szczęście. A więc miłość i szansę Ci daj i Dekalog 10. Nie powiedz.
Dziękujemy serdecznie. Śpiewała dla Was Judyta. Na klawiszach Fletcher śpiewała również Agnieszka. Będzie trwał do wtorku. Będziemy prowadzić rekolekcje dla Waszych dzieci w szkole podstawowej o szczegółach, jeśli na pewno wszystko Wasz powiem. A my na koniec chcemy Was zaprosić na naszą stronę internetową testimonium.pl. Jak ktoś ma ochotę po koncercie, jeszcze nam zostało trochę płyt, taki typ best of, czyli te najważniejsze utwory z naszego 17-lecia, możecie tam znaleźć. Gościnnie również Magda Anioł i inni goście muzyki chrześcijańskiej. Zapraszam serdecznie, na pomysł też w ten sposób nasz zespół, bo nam bardzo miło tu dzisiaj dla Was wystąpić. Dzięki serdeczne za wszystko. Oddaję głos księdzu proboszczowi. Bardzo serdecznie dziękuję za to wszystko, co wychodzi i wyszło dla nas z głębi Waszego serca, jako świadectwo, jako to słowo, które może nam w życiu pomóc. Dziękujemy za każdy dźwięk, który wielbiliście Pana Boga i radowaliście nasze wnętrze. Dziękujemy Wam bardzo i za wszystkie niedogodności, małości, przepraszamy. Dziękujemy bardzo i teraz poklaskamy. Poprzez odcieczkę wiedeńską i również bitwę warszawską, tak, dobrze mówię, bitwę warszawską, gdzie dzięki wstawiennictwu Matki Bożej to, co było niemożliwe po ludzku, stało się możliwe dzięki jej wstawiennictwu. Dlatego myślę, że warto uwielbić w ten sposób również Matkę Bożą w takim może troszkę innej, niespodziewanej wersji. To jest wersja taka rockowa, którą wylasowaliśmy już parę lat temu, ale krąży po internecie, są różne opinie na ten temat. Ciekawi jesteśmy, jaka będzie Wasza zaśpiewana Agnieszka.
Święty Walenty, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.